Witam Was, kochani, bardzo serdecznie Was witam oczywiście w nowym filmie. I kochani, w Pepco pojawiły się nowe poszewki na poduszki, bardzo ładny wzór, bardzo elegancki moim zdaniem. Cena za sztukę to 15 zł. Naprawdę świetnie się prezentują i kochani, wreszcie coś nowego, bo ostatnio, jak widzieliście, nic specjalnego nie było. Weszła nowa kolekcja Barbie do sklepu. Tutaj mamy taki dość gruby zeszyt za 10 zł. Zegarek budzik, też fajna cena, bo tylko 30 zł. Zestaw długopisów, 7 zł. Tutaj mamy portfelik Barbie, 20 zł. Oczywiście kolor różowy. Taki zestaw 15 zł. Tutaj mamy jakieś chyba taśmy, kredki. 12 zł natomiast kosztuje taki termosik, bidon. Oczywiście tutaj mamy Barbie. Takie pudełka 12 zł i tutaj mamy za 10 zł skarbonkę, oczywiście z Barbie. Pojawiły się nowe kubeczki, ten kosztuje 12 zł i naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Mamy różne wersje kolorystyczne. Zaraz Wam pokażę resztę tych kubków. 12 zł. Tutaj mamy wersję z kolorem morelowym. Też bardzo fajny, chociaż powiem Wam, że ten niebieski chyba najładniejszy z nich wszystkich. 12 zł. I ten szary też mi się podoba. Z takim złotym paskiem. 15 zł. Taki kubeczek, ale wiecie co, u mnie jest to nowość. Ale jakoś mi się te kubki kojarzą, że chyba były wcześniej. 15 zł. Taki ze złotym rantem, ze złotym uchem. I 12 zł. Ten jest bardzo ładny. Te na pewno były wcześniej. Pojawiły się znowu w sklepie. I 8 zł. Coś nowego. Takie pasiaki. Bardzo podobne Wam pokazywałam w sklepie Action. Dostępne różne kolory. Tutaj mamy tylko dwie wersje kolorystyczne. 8 zł. Zł, natomiast kosztuje taki niewielki kubeczek. Bardzo mi się podoba. Jeżeli szukacie takich małych kubków, to Pepco jest naprawdę bardzo fajny wybór. I kochani, nowa kolekcja 10 zł, takie podstawki pod garnki gorące. Tutaj mamy misy, na przykład na owoce i cena takiej misy to 20 zł. Bardzo fajnie wykonane, ładnie wyglądają. Jeżeli tylko ktoś lubi oczywiście tego typu rzeczy. I obok widzę, że są stojaki na ręczniki papierowe. Zaraz sobie do nich przejdziemy. Nawet też fajnie wyglądają. Możemy sobie skompletować cały zestaw. Już sobie sprawdzamy cenę, ile kosztuje. 12 zł. 20 zł natomiast kosztuje taka miseczka. Bardzo ładny zestaw. Zaraz Wam pokażę talerzy do kompletu. Naprawdę super to wygląda. Podobne rzeczy możemy kupić w Fisk. I ostatnio coś takiego jest również w Action. Action jest naprawdę bardzo fajny wybór. Są różne kolory.
Talerz duży. I tutaj mamy mały talerz. $15. Jest cała seria właśnie. Tutaj mamy za $20 zestaw sztućców. Tutaj mamy 4 sztuki, czyli tylko dla jednej osoby. Myślę, że 20 zł to jest nawet sporo, jak za zestaw dla jednej osoby, tak naprawdę. Tutaj mamy komplet łyżek do sałaty. Cena tego zestawu to 17 zł. Fajne zestawy są również w Action, tylko tam są akurat całe złote. 12 zł taki kubek. Zaraz Wam pokażę resztę tego zestawu, bo jest oczywiście cały zestaw. 12 zł kolejny, tym razem w kolorze takiej ciemnej zieleni. I tutaj mamy kolejny za 12 zł, jasno zielony. 60 zł, taka misa. Bardzo ładnie się prezentuje. Dajcie koniecznie znać, czy te zestawy Wam się podobają, ta nowa kolekcja. 30 zł, zestaw takich niewielkich miseczek. Tutaj mamy trzy kolory w środku. 35 zł, coś pięknego, duża misa, na przykład na cukierki. Bardzo ładny kolor, jasno-kremowy. Tutaj mamy również za 35 zł jasno-zielony. Do kompletu są również kubki, te, które Wam pokazywałam, ale jeszcze takie prążkowane. 35 zł. Bardzo ładne są te misy, naprawdę. Ogromnie mi się podobają. Jakby była tylko niebieska. Rękawica 6 zł. I ręczniki 30 zł, 70 na 140 cm. Tutaj mamy ten sam i mniejszy za 15 zł. Kolejne ręczniki, te są już bardziej dekoracyjne. Cena 30 zł, 70 na 140 cm. Dostępne są dwa kolory, szary i różowy. I tutaj mamy mniejszy za 15 zł. Nawet fajne są te ręczniki. Ja kupuję w Pepco i sprawdzają się u mnie bardzo dobrze. Nie kupuję tylko z tą taśmą taką przeszytą przez środek, bo ta taśma się kurczy, ale te myślę, że spoko. Jestem, kochani, już na dziale z ubraniami. Takie koszulki po 17 zł do rozmiaru 2XL. Piękna zieleń. Tutaj mamy jeszcze w kolorze różowym, jasno-żółty, morelowy, biały. 25 zł, taka bluzka w brązowym kolorze. Biało-brązowym. I 40 zł spodnie. $50 natomiast kosztują takie jasno-beżowe, długie. Nawet fajny kolor.
Tył wygląda w ten sposób. I 20 zł bluzeczka w kolorze białym. Tutaj mamy dość specyficzne rękawy. I 30 zł coś na dziale z piżamkami. Ja bardzo lubię piżamki z Pepco i powiem Wam, i z Kika. W Kiku też są bardzo fajne, fajna bawełna. 25 zł. Tutaj już mamy kolekcję dziecięcą, bardziej może młodzieżową. Coś dla maluszków, ale zobaczcie, jakie śliczne, naprawdę przepiękne budziczki. Fajnie to wygląda. I tutaj mamy za 20 zł. Trzydzieści złotych, taka piżamka i 20 zł koszulka. Dwadzieścia 5 zł natomiast kosztuje taka chłopięca. Jest to chyba najnowsza kolekcja, bo chyba tego po prostu w sklepie, chyba tego nie widziałam. Chyba, że po prostu gdzieś były schowane. Kolejna za 10 zł. Też fajna. I 50 zł. Bluza. Zauważyłam, że pojawiają się już rzeczy z długim rękawem. Także podejrzewam, że wkrótce zobaczymy różnego rodzaju płaszczyki, kurteczki, no i oczywiście bluzy. 12 zł. Oczywiście również z długim rękawem, bluzeczka w takie drobne kwiatuszki. I 20 zł. Kolejna rzecz. Również z długim rękawem, bluza. Bardzo ładny kolor. Także, kochani, już chyba niedługo będziemy się szykować do jesieni, jeżeli chodzi o kolekcję ubraniową. I koszulka jeszcze na lato, jeszcze letnia, z taką żabą w sukience. 35 zł. Tutaj mamy również taką bluzę z długim rękawem. Z kapturem, bardzo dziewczęca. I sukieneczka z myszką Miki, mini. Myszka mini, kolor różowy, bardzo piękny. 35 zł. Piętnaście złotych natomiast kosztuje taka bluzeczka z bardzo fajnego materiału. Materiał prążkowany. Ja bardzo lubię ten materiał, jeżeli chodzi o bluzki. Bardzo fajnie się pierze, nic się z nim nie dzieje. 20 złotych, żółte spodenki. I tutaj mamy plecak za 35 zł. Ogólnie to przechodziłam i po prostu wpadł mi w oko. Bardzo fajnie wygląda. 15 zł portfel z myszką mini, myszką Miki. Myszka mini chyba tylko tutaj, tak.